Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie i panowie posłowie, panie ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe mam zaszczyt przedstawić stanowisko do procedowanej ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ma na celu stworzenie możliwości rozszerzającej dostęp uzyskania nieodpłatnie potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów, o czym poseł sprawozdawca w swym sprawozdaniu mówił. Zasób informacji pozwala scharakteryzować pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje te z uwagi na dotychczasowe brzmienie ustawy w praktyce nie są udostępniane zainteresowanym nimi podmiotom. Projekt zakłada zmiany prawne umożliwiające każdemu zainteresowanemu uzyskanie danych o pojeździe z wyjątkiem danych pozwalających na identyfikację właściciela lub posiadacza pojazdu. Nie będzie to wymagało wskazania uzasadnionego interesu. Dane, o których mowa, będą dostępne w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych i nie będą wymagały składania wniosku. Stąd niezbędna jest nowelizacja artykułu 80c ust. e poprzez jego dodanie. W konsekwencji dodane brzmienie zawiera tryb i przesłanki udostępniania danych o pojeździe. Nie narusza to ustawy o ochronie danych osobowych. Wprowadzona e-usługa pozwoli zainteresowanym podmiotom po dodaniu numeru WIN sprawdzenie danych o pojeździe. Z uwagi na ewentualne zagrożenia osób prawnie chronionych, szczególne ułatwienia będzie miało Biuro Ochrony Rządu. Zadania związane z wykonywaniem dyspozycji nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym należne będą dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wejście w życie projektowanej regulacji zwiększy jakość obrotu pojazdami używanymi na rynku polskim. Zmniejszy to także ryzyko niepewności w odniesieniu do osoby kupującej pojazd i to są oczekiwania kupujących. Komisja Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniu 19 marca po szczegółowej analizie zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z druku nr 2227. Za tym stanowiskiem będzie Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję uprzejmie za uwagę.